widzów. Ile zapalić? Nie, byłem już palić. Od 20 lat, nie? Nie, byłem. Witam wszystkich moich widzów, idę, byłem już palić. Dobra, 15 minut użycia, zużycia. Paliwo, nie, opony, tak. Sprawdź ślimak jeszcze ustawienia i już tam. Jedziemy z tym. Dobrze, ślimak pokoju nie zakładał. Lecimy z koksem. A dlaczego? Bo często coś nie działa. Soft, a tak, wiecie, soft. No. Jak ja zakładam, to tu nie ma wchodzić. No to fakt. Wyścig na serio. Są ekstra punkty za tych, którzy będą dobrze rozśmieszali. Ten co wygra, to ma uścisk prezesa. Ja. A po co wy na praktykę wjeżdżacie? Kwal mi dawać. Dobra, jedziemy? Jedziemy. Sprawdzam ustawienia, chwila. 7 minut, tak. Dobra, chyba jest okej. Okay. Miękkie średnie. Ale ślimak, nie kliknęłeś ten, plaszka. Aj, kurde. Ja pierdolę, ja to musimy pierdolę. Wyjść teraz wszyscy. Dobrze mówiłeś, że ślimak wszystko psuje, no. No, mówiłem. Wykrakałem. Dobra, musimy wyjść. Trzeba zrobić cancel entry, tak? Anulować start, jak to się nazywa tam, po polskiemu. Ale to muszę wszyscy wyjść. I odcisnąć, i ten. Ja mam odciśnięte. No tak. No tak, brawo ty. Bohater domu. A byłem dzisiaj w Lerła, byłem. Kupowałem płytki. Jestem. Lucky Line robi restart konsoli, tam też mają problem. A nie, to jest dobra. Ślimak, jesteś gotowy tym razem? Nie zważam, że trzeba to dusić. Jestem. Czekamy na Qualksa jeszcze, bo nie kliknął. No jak to? Ja już kliknąłem dawno. Bo mnie pokazuje się, że nie. To poczekaj, kliknę. A on kliknął zielonego ptaszka, tak? Tak. A, myślałem czerwonego. Na chwilę czy znowu restart. Dobra, nie wiem tych chipsów, bo przytyję kurwa podczas wyścigu. Podczas wyścigu się traci, nie? Ale wy przekraczacie tą białą linię, wyjeżdżając z pitstopu. Byłaby kara normalnie w reelu. Wiem, w innej lidze by była kara. Ale w kwalach to się nie liczy. Ale w wyścigu też nie liczy też. Wiem, ale w wyścigu by się nie liczyło. Jachem. Chodźmy. Wszyscy pojechali, ja na końcu. Ostatni będą pierwszymi, pamiętaj o tym. Przynajmniej nikomu nie dosyć okrążenia. No w drugim wyścigu, tak. Tak, ja zawsze sobie tak obiecuję i jeszcze nigdy mi się nie udało wycertować z pole position. Zawsze ktoś inny. Nie macie, ja też. Siema, Elbago. Siemko, pierwszy raz to słyszę.
Ej, kolego, jest strasznie głośny jesteś, także jakbyś wyszedł z imprezy, by było fajnie, bo jedziemy wyścig teraz. Albo coś z środkami zrobił. Albo z mikrofonem. Źle! Samo błędy. Ja też. Witam kolejnego widza. Błędy i kary. Ja bardzo słabo. Jeszcze jedna szansa, jeszcze dwie szanse. W drugim stworzyłem purpurowo, ale teraz spieprzyłem znowu. No, może być. Może być. Lepiej już nie zrobię, a jak mnie pobije ktoś, to trudno, no. Czasów się nie spodziewałem, że wykręcę. No, widzisz. O kuźwa, czwarty? Bartolo, taki czas? Co jest tej? Bartolo dzisiaj w miarę dobrze jeździł, z tego co widziałem. Sarwis równiutko 2.52. Musiał być spokojnie, trzecie miejsce, a to dopiero czwarty.
chain. Jeszcze muszę cieszyć. No jak na razie nikt nie robi super okrążeń. Tego to patrzę na telemetrię. Słabo. Zepsułem ostatni sektor. Quark, w pierwszym tym sektorze byłeś taki sam jak ja, masz czas. Tak? Ale w drugim jesteś już 600 do tyłu. No, strasznie dużo, nie? No. Tak samo ryba był tak samo jak ja w pierwszym sektorze. Ale w drugim jest 400 do tyłu. Życie! Ale ciasno. O, spadłem. 0,2 mnie wyprzedziłeś. Patrzcie na to. Kto? Quarks. 0,2. Kto? A jeszcze jedziesz, tak, że jeszcze możesz poprawić. Siema, Icon. Siema. Czemu nie jedziesz? Ale ciasno w tych kwalach. Na szarym końcu. O, pierwsza siedemka w 1-3 sekundy. Ślimak nie ma czasu trenować. Co to, o 20:30 wróciłem do domu. A w pracy byłem tylko 4 godziny dzisiaj. A widzicie, Itchorn na feriach. Znowu też coś je. Niedziel. Niedziel wiecznie głodny. Dobrze. Dobra, musiałem też przełknąć. Słychać było. Ostrzego. Tego się wycieszyłem. O, dobra. Zdrowaś, Mario. Zdrowaś, kiedy odmówić. Jechać dalej. Jedziemy. Walka przede mną. Co tam się za mną dzieje? Ktoś się we mnie wbił. Ten zakręt po prostu.
sorry, Bartolo, sorry. Standardowo. Tradycja. Przesadziłem z hamowaniem, już nie miałem gdzie uciec. Na jedną osobę musi być. Jak tam paliwko, panowie? W sumie to nie wiem, ile mi powinno być. To jest trzecie okrążenie. No za mało mam chyba. Ja mam 65%. 65%, ja mam 62%. Ja mam 57%. Więc 3 razy 53,5. Rudy mało brak. Panowie skupiacie na tym ostatnią rzędą. Nic nie mówi. Ja liczę paliwo. W pamięci. Żebyś nie usnął. Litrzydła ma rozstawione, wiesz. Tak, dokładnie. A na razie wychodzi mi, że mi braknie. Jeszcze trzy okrążenia. No dlatego mi braknie.
Zobaczyłem sobie na piątą mapę paliwową. Ja zacząłem zmieniać biegi na połowie, mam 200 delta teraz. Na plus? No. Ładnie. To wiesz, to biegi to tak mało dają, jeśli chodzi o okrążenie, nie? No tak. Linia to jest podstawa. No jak wcześniej zmieniasz, czasem masz mniejszy uścisk. A uścisk to w zawodach torowych jest strata zawsze. To nie rajdy, że się bokiem wjeżdża. Kurde, straci ja na ostatnim zakręcie. Na trójce jechałem pod górę. O, zaoszczędziłem paliwa, powinno starczyć. Ja mam teraz 2,3 okrążenia. O kurde, mam 2,0 stary. Ja mam 1,7, ale całe okrążenie przejechałem w 2%, nie, w 6%. Więc oszczędzam bat. Jadę na styk. Rudy ma fastest lapa. Skubany. Niedziel, musisz potem punkt powalczyć, dawaj. No, mam paliwo na to. Ale mogę za chwilę stracić wszystkie punkty. Co, jest mi za 50, a ja przez metę przejeżdżam, także jeszcze troszeczkę lepsze tempo i było kółko więcej. No, jeszcze nie przeszedł przez metę, dopiero teraz przeszedł przez metę, a to mi ta 46 już. Kurde, 52,7 zrobiłem. Pięknie. Ale za mało. Mam purpurowy, wow! W pierwszym ja sektorze. 300 do przodu, ale co z tego, że zepsułem wszystko inne. Także na pewno już nie pobiję tego fastest lapa. Nigdy nie mów nigdy. Nie, już dawaj, odpuściłem. Dawaj, musisz szybko jechać. Teraz o to odpuściłem już. Już spokojnie po punkciki. W sumie to na pierwszym okrągłym bym pobił tego fastest lapa już, ale zepsułem drugi zakręt. To teraz jeszcze jedno. Koniec, nie? Na pewno? No a jak? Przecież czas się kończy za 26 sekund. A jak będzie jeszcze jedno? To nie przejedzie ani ty, ani ja. Ani nikt inny. Zero 3 litra. 0,2. Kurde, wiecie co? I tak zepsułem okrążenie, ale mi zabrakło parę 300 do fastest lapa. Jakbym nie odpuścił, to bym dojechał. Ja miałem 52,8, ale na innym okrążeniu.
Bartolo chyba stracił paliwo. O, sorry, Kłek, że cię dwa razy uderzyłem. Nie ma sprawy, w ferworze walki. Gratulacje, Niedzial. Spoko, dzięki. Ja się namęczyłem, sobie to trzecie obronić i przegrałem. Kurwa. 10%, to strasznie dużo. No, ja wręcz przeciwnie. To co, krótka przerwa na siusiu, tak? Rójne. Czy nie robiłem przerwy, bo muszę wiedzieć. Halo. I umarło. Śmiało, śmiało. Aha, śmiało, śmiało i puści. Dobra, to 5 minut. No bez przesady. Wysłałem wam link. Czy mam wrażenie, czy ktoś w tym pokoju, ten tunel aerodynamiczny za mocny dał, bo ja nie mógłbym wykamować. Nie wiem. No ile żeś ten tunel dał? Są tak samo jak zawsze. No właśnie, coś mi się tu nie zgadza, ja hamuję normalnie dużo przed nim i jedzie dalej to auto. No nie wiem. 30 minut. Drugi raz cię uderzyłem, ale pozycję oddałem. Nie, no spoko, luz był bluz. Tylko nie wiem, czy mi tak samo nagle na pierwszym incydencie z tobą tak pojechał, że nie mogłem wyhamować. Kurde, teraz co jechać? Średnie czy miękkie, kurwa? No, średnie czy miękkie? Zastanów się. Jadę średnie. Jeszcze nigdy nie jechałem na średnich na początku. Nie? Także jadę średnie, zobaczymy co to będzie, no. O, to będzie. Wiecie. Jak nigdy nie jechałeś, to tragedia, stary. To jest koniec jazdy. Kurwa, nie strasz mnie. Poczekajcie, a ty co robisz, średnie czy miękkie? No to co ci strategia? Powiem nie, no średnie, średnie. Tylko co coś muszę policzyć szybko. 1,53 średnia, 2,30 minut. Bierzcie obaj średnie, lepiej dla mnie. A ty robisz miękkie? No nie wiem, na średni jechać. Dobra, jadę średnie, trudno. Co będzie, to będzie tutaj. Dokładnie. Są te P3 mi i tak nie grozi, jak Mikiego nie ma. Drogi wyścig. O, 15 okrążeń będzie, tak? No, 15, bo to nie było. Aby wam proponował od połowy zmieniać, bo mi nie starczało. Ja miałem 1,8 przecinek na mecie. 1,8 co? Litra. Znaczy okrążenia. Jeszcze miałeś 1,8 okrążenia zostawione? No. Czy 0,8? Na 15. Na 0,8. To mówię. Powiedziałeś 1,8. A to nie, 0,8. Sorry. Kurde, stary. Ale no, prawie na tego kółko, 0,8 to mogłoby być. Widzę, że ryba też na mediumach. Reszta softy. A gdzie to można sprawdzić? Wejdź na tor. Widzisz przecież, jak jeszcześ na torze. Jak wszyscy są w boksie, to widać. Ale oglądaj, czy jak? Nie, normalnie bym sobie wiedział, jakby chciał jechać. O. Tarwis, a dobra. Dobra, no to będzie ten, jazda będzie. Po lodzie. Jazda na lodzie, po lodzie. Ślima chyba jest jedynym palaczem. No, no to by wyszło. Już jestem. Dobra, jak macie wszystkie kliknięte, to znaczy, że jesteście gotowi, tak? Tak, jest. Ślimak, sprawdź ustawienia szybko, czy dobrze ustawiłem, na odwrót. W ogóle. No, lepiej sprawdzić dwa razy, niż powtarzać. Tak, dobrze jest. 30 minut, dobra.
Okej. Wyścig początek, tak. Dajemy Pokémony. Finał. Startuje z pole position. Finał finałów. Gratulacje. Na ostatnią rundę, panowie. Najważniejsza runda, najważniejsze... A to ciebie kolega ze sobą ogląda? No. Nightwing. Jeśli coś tam widać CC, to będzie no widać. No tak. I tylko odpaliłem przed wyścigiem, tylko wcześniej zanim włączyłem stream. O kurde, start na średnich start. No, zobaczymy. Cholera, nie zmieniłem sobie opon. Co tak wyleciło? Nie dział się tu rozpycha maksymalnie. Ja stuknąłem. O, na złym biegu jestem. Ha! Dlaczego? O kurde, ale ściąłem. Kurde, te jak oszukuję, żeby tylko dojechać, kurde. Jakoś za wcześnie, wiesz co, hamowałem wcześniej, bo się tych opon dałem i tak jakoś za wcześnie. Nie jeździłem na średnich wcześniej. Ale bomba. No co ty robisz, człowieku? No Rudy, co on robi? Blokuje cały ścig. Ale nie cały tor, człowieku, stoi na środku toru. O kurwa, ciasno. Popchnąłem cię, Qualis, bo byś wyspinował. Bo bym wyspinował, dzięki! Już widziałem, że widzisz bokiem, to ci stupnąłem, kurde. I cię naprostowało, nie? Piękna sprawa. Co jest? Ładna daj bomba! Co to było, kuźwa? Myślałem, że we mnie wjedzie. Który to, Rudy? Poszedł jak burza. Ja się przeraziłem, jak to zobaczyłem. Ale średnie są tragicznymi oponami. No. Dopiero drugie kółko? Myślałem, że czwarte. No. To będzie długi wyścig.
Jak się tam biją o pierwszą pozycję? Się dobrze biją. No, ślimak się ładnie, a ci bronisz. Dwóch bije, tam trzeci korzysta. Te średnie to faktycznie są masakra. Tragiczne, no ja 2 sekundy wolniejsze minimum są. Pięćdziesiąt 4-2, nie? Szok. Bartolo bardzo ładną linię teraz wjechał do FSR-u. A ja w ostrym poślizgu. Właśnie szeroko wjechał i ściął przed Nightwingiem. Super to zrobił. Bardzo fajnie wyglądało. Źle. To było nieludzkie. Tam ostra walka przede mną. Kurde, znowu bokiem. Jak tam paliwko, panowie? Ja mam 44%. No to bardzo dużo.
nie dohamowałem teraz, no. Ślimak się czai na rybę. Ślimak na rybę, bo jestem w akwarium. I go bierze nawet. No, ciekawe, ile chłopakom paliwka starczy. No, zobaczymy. I tak trzeba zjechać do pit stopu. No tak, trzeba. Ale trzeba i w tym, i w drugim stincie oszczędzać. Co? Bartolo ma dobre tempo. No goni cię, goni. Mnie wyprzedził i pojechał. O tym mówiłem, że nie ma jakiś zjeżdża. No, za wcześnie. Jeszcze mam 20%. Ja mam 18. Spokojnie, spokojnie. Ja sobie teraz wezmę kanisterek do bagażnika. O kurde, szeroko. Kurde, jeszcze jedno jechać, czy nie? Chyba nie ma sensu kolejnego jechać. O, Bartola hamuje przed pitem tej. Kurde, tu się nie hamuje. Tu się wjeżdża na pełnej. Dobra, leję teraz 85% paliwa. Może to zrobić? Nie mam wyjścia innego. Zostało mi 8% do końca, a przejechałem połowę, nie?
Czyli 85% powinno starczyć. W teorii. Ale za mną jeszcze gorzej też pojechał. Czemu? Bo ja wyleciałem z pierwszego zakrętu trochę, a chyba ślimak jeszcze bardziej. Aha. Bo chciałem ci dać bomba sprzedać, ale nie tyle. A daleko byłeś. Jedyne, możesz mnie pomidzieć. Dałeś cię pomidzieć. Nightwing, ile masz do serwisa? Jak ja tęskniłem z tymi miękkimi oponami. Przecież to jest jakaś masakra, jak to się wyjeżdża z zakrętu tymi, a tamtymi. Ja tam nie widzę różnicy, te same czasy. Service Pierwszym 2-4, dobra. Wtedy miał miękkie, teraz już ma, wiesz, teraz już nie ma miękkich. No niemożliwe, że ma 5-2-4 tutaj na tych średnich. Miałem moment na samym zakręcie, teraz myślałem, że już nie wyrobię. Tak wyjechałem atarkę, że mnie zrzuciło. Ale by było. By było tej, by było, nie wiedział. Ale walnąłem rybę i Bartolo na tym chyba. Na pitstopach, no. No. To teraz ostre oszczędzanie. Na połowie jedzenia biegi, nie? Bo inaczej nie dojadę. Tak samo jak ja. Przyznam się, że trochę na to liczę. O, Nightwinga, jak to szarpie. Na tych średnich. No, strasznie.
Nie wiem ile Sarbis jest przede mną, ale go nie widzę nawet na żadnej prostej. No przede mną jest 18 sekund. A ciebie widzę. O, Nightwing ma z tyłu napisane Poznań rejestracji. A on na średnich jedzie? Powinien, bo jechał na miękkich wcześniej. O, widziałem serwisa. Nightwing mi tu mryga, ta kierunkowskazem i zjeżdża na bok. Bez kitu, nie? Ale... jaja. I pozdrawiam. Pierwszy. A, zagrodził miejsce. Nie da się wyprzedzić. GTS w sezonie 3 nie startuje, nie mam czasu. Ja też nie, to jest mój ostatni GTS-ie. Niestety. Bardzo fajnie się jeździ, ale... wolę PS2 i Assetto. Szczególnie, że jeszcze jest Enduro. Chyba, że będzie miejsce, to może jakoś tam ten, gościnnie, że tak powiem. Do skoku. Jak się władze zgodzą, a czekajcie, bo władza to ja. Masz fana jakiegoś quakes? Ja? No, piszę na czacie. Clean driving quakes. Ale mnie kurde Nightwing zeskoczył, hamował zupełnie tam, gdzie nie powinien. To kara przejazdu przez aleje stresowe. Hamował na tej takiej długiej prawej, nie? No. Na trzecim zakręcie, na samym środku. A bo tam niektórzy hamują właśnie. Ja teraz też, ale to na to już wypadnie. Ja też tam hamuję. Dohamowuję tak delikatnie. No tak, ja ale on tak. Kurde, jakbym wyprzedził Nightwinga, to może jeszcze były szanse, ale teraz już za późno. Bo Nightwing teraz jest przede mną. I dobrze jedzie, się dobrze broni. Ale powiem wam, że z całego sezonu na tym to, że mam największy fan. Nie no, na Suzu to jeszcze miałem. Ostatnio serwisowi zabrakło paliwa. Liczysz na to. Wiecie co, tak patrzę, to jeszcze trzy okrążenia trzeba przejechać oprócz tego. 4,20, więc dwa pełne plus trzecie.
Dobra, zapałem sobie tego, Nightwinga. Mieliśmy walkę na prostej, super. Były trzy okrążenia zanim jechałem cały czas. A teraz wracamy na pełne oszczędzanie. Dwanaście sekund stawi z przodu. Bez sensu. O, teraz widziałem serwisa. Ja miałem początek wyścigu tragiczny. To był problem. No, te mediumy, nie? No, też. Ile jeszcze kółek trzeba przejechać? Jeszcze dwa. Tak, akurat mam paliwa na 1,9 w tej chwili pokazuję. A na 2,1. Także zaszczędzę do końca już. Na 1,5. Ale mi nie braknie, będę na 6 mieszance. Pewne oszczędzanie, co? Ale jak hamowanie się już ten ładnie dobija przy tym baku pustym. A ty kolej czwarty jesteś. No. A to ładnie, bo byłeś dalej trochę chyba. No byłem ostatni po pit stopach. Ekstra. O kurde, z tego biega na trójce wyjechałem. Bardzo wolno. Na twinkach dojeżdżasz. No, 1,2 okrążenia i zostało paliwa. Także idealnie. O, przestrzelił. Mhm. Jak przejeżdżałem linię mety na poprzednim okrążeniu, to miałem 1,4 okrążenia, a teraz mam 0,9. Zdałem 100% dojazdu. Mam nadzieję, że komuś braknie. A, nie braknie, bo już skończyłem. To się rozczarowałem. I cały wstępny plan poszedł. Jak to siada w ogóle. O kurde. Teraz dałem.
mój plan na fastest lap teraz się poległ. Ale i tak zakręcie. Umocniłeś się na mistrzostwie. Na pierwszym na miejscu. Na tym zakręcie się, kurde. Znaczy w mistrzostwach. Gratulacje, panowie. Gratulacje. Przede wszystkim gratulacje nie, ale zdobył Jamyszcza dzisiaj. A jeszcze nie dojechał. No proszę cię, jest na prostej startowej. No poczekajcie, mam 0,3 ten paliwa. I teraz opona pękła. Ty, a czemu time remaining jedna minuta, nie? Aha, na dojazd do końca wyścigu, Jezu, już mnie przestraszyło. Czas na chipsy. Gratulacje za... Kurde, 13 sekund za tym, nie? Za serwisem. Serwis na dobre tempo. A szybko mnie wyprzedził, szybko wyszedł na prowadzenie i ten... Wzięli mnie razem Nightwingiem w kleszcze. Jak tu zapisuje się powtórkę? O właśnie, zapomniałem z tego. Na górze masz powtórka. No, a ja muszę poczekać, aż zanim wszyscy zapiszą. Safe. Na górze, ustawienia wyścigu, powtórka, nie? Okej. Okay. Ja chcę sobie po prostu sprawdzić, dam share też, jak ktoś chciał. Ja no to sprawdzić... będzie pewnie najgorsze wyścig sezonu, to jedno zdjęcie. Czy nikomu się to nie zaszczyciłem? Najfajniejszy wyścig. ASP. Okej. Okay. To jest... Nightwing, bardzo fajna walka, podobała mi się. Myślałem, że to samo zrobię z Quarksem i zjebałem. Ale broniłeś się przede mną masonalnie, nie? Przez trzy okrążenia, te cztery, nie mogłem cię w ogóle wyprzedzić. Tylko potem na prostce jakaś ta hamowajta wcześniej chyba. No, mi odpuściłeś, okay, nie? Dzięki wszystkim za wyścigi, dzięki wszystkim za sezon, dzięki widzom za oglądanie mojego kanału i męczenie się z moją jazdą. Zapraszam na kolejny sezon w GTS-ie. Niezapisanych zapraszam do naszej ligi Amatorskim Racing Polska. Nie polecam tej gry. Nie polecam. Nie słuchajcie go, na początek jest ok, a później zapraszam do PC2 i ACC Corsy. Może od razu do PC2 i ACC. Dzięki za oglądanie i dzięki za wyścig. Dobra, nara panowie. Ciekawe jak ten D2.